Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do galilejskiego miasta Kafarnaum. Tam uczył ich w szabat. Ludzie byli zdumieni jego nauką, że mówił z takim autorytetem. W tej synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego. Zaczął on wrzeszczeć wielkim głosem: „Przestań, co się tu do nas wtrącasz, Jezusie z Nazaretu? Zniszczyć nas przyszedłeś? Wiem, ktoś ty, święty Boga”. Jezus skarcił go, mówiąc: „Zamilcz i wyjdź z niego”. Demon rzucił tamtego na środek i wyszedł z niego, nie zrobiwszy mu żadnej krzywdy. Strach padł na wszystkich i jeden do drugiego mówił: „Co to za nauka, bo z władzą i mocą wydaje rozkazy nieczystym duchom i wychodzą”. I wieść o nim rozeszła się po wszystkich miejscowościach tej krainy. Tylko chyba w odniesieniu do jednej osoby, przynajmniej czy jednej kategorii osób, tak przynajmniej mi się wydaje, odnoszą się słowa, czy pojawiają się w ustach Pana Jezusa słowa „zamilcz”. Jezus generalnie wszystkich słucha, chce słuchać, chętnie słuchał. Natomiast tylko wtedy, kiedy spotykał demona, złego ducha, czyli kiedy spotykał kogoś, kto jest zbuntowanym aniołem, jest kimś, kto będąc aniołem odrzucił Boga, jego miłość, tylko wtedy Jezus mówił: „Milcz”. I myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, żebyśmy nie pozwalali złemu duchowi mówić. I nie mam tu na myśli tego, co już wiem, że kiedyś mówiłem w którymś komentarzu, że jest wielkim błędem, jeżeli wsłuchujemy się, jeżeli w ogóle powtarzamy słowa, które gdzieś w czasie egzorcyzmów jakiś zły duch wypowiedział. Tak, jeżeli wsłuchujemy się w te słowa, jeżeli one są dla nas tym bardziej źródłem jakiejś, nie wiem, prawdy czy informacji przynajmniej, nie? No to zaprzeczamy wtedy temu, co Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc do złego ducha: „Milcz”. Tak, także, ale nie tylko to mam na myśli, mówiąc, że nie powinniśmy słuchać złego ducha. Bo zły duch bardzo często mówi do nas, taka jest natura, nie? Właśnie tych duchów, aniołów, że oni mogą za pośrednictwem naszych myśli czy drugiego człowieka, mogą w jakiś sposób, że mogą nam podsuwać właśnie pewne myśli, albo mogą mówić, co jest sposobem ich mówienia do nas, może być sposobem ich mówienia do nas, albo za pośrednictwem innych ludzi. Chcą mówić coś do nas. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy również w tym aspekcie nie słuchali właśnie złego ducha. Tylko teraz właśnie jest pytanie, jak rozpoznać to, że mówi zły duch. Tak, no jeżeli mamy do czynienia z jakimiś wypowiedziami złego ducha na egzorcyzmach, oczywiście tutaj chciałbym też jasno oddzielić sytuację, kiedy ktoś mówi pod wpływem choroby psychicznej
co niestety często bywa mylone z opętaniem. Często ludzie są, nazwijmy to, diagnozowani jako opętani, chociaż tak naprawdę mają po prostu chorobę psychiczną. No ale oczywiście bardzo rzadko, ale bywają przypadki faktycznego opętania. Tak, i wtedy rzeczywiście zły duch manifestuje swoją obecność poprzez mówienie przez tego człowieka, którego opętał. Tak, ale i wtedy jest łatwo to rozeznać, nie? Jest to dość jasne, że mówi zły duch. Jeżeli wiemy, że człowiek jest opętany i zły duch przez niego teraz mówi. Natomiast trudniej jest rozpoznać, że mówi zły duch do nas, jeżeli nie jest to tego typu sytuacja, tylko po prostu ktoś do nas mówi. Albo my sobie coś myślimy. I teraz po czym przede wszystkim można rozpoznać to, że mówi do nas zły duch? Przede wszystkim, kiedy mówi do nas zły duch, to czy zawsze możemy być pewni, że mówi do nas zły duch lub nasze myśli, czy słowa, czy czyjeś słowa są naśladowaniem złego ducha, jeśli te słowa, to co wybrzmiewa, jeśli ten przekaz ma charakter oskarżeń. Oskarżeń, tym bardziej oczernień, tak, bo zły duch jest tym, który oskarża, oczernia, też osądza, no właśnie, wszelkie myśli takie osądzające, tym bardziej potępiające, no właśnie, zły duch jest tym, który potępia. Pamiętamy, Pan Jezus powiedział, ja nie przyszedłem nikogo potępić. To zły duch to robi. Bierze, powiedzmy, różne jakieś wydarzenia z naszego życia, bierze nasze grzechy, wywleka je i mówi, zobacz, jaki jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, jesteś zły, niedobry, nic już z ciebie nie będzie, jesteś bezwartościowy, tak, dla ciebie już nie ma przebaczenia, no, już tym bardziej. No. Tak, i to są właśnie te słowa, które ewidentnie zawsze tak naprawdę pochodzą z złego ducha, albo przynajmniej są naśladowaniem złego ducha. Tak. Natomiast oczywiście takich zdań, które pochodzą z złego ducha, może być dużo więcej. To są wszelkie takie myśli, które uderzają jakoś mocno w naszą wiarę, nadzieję i miłość. No. Tak, ale no właśnie, to co powiedziałem przed chwilą, takie myśli osądzające, potępiające człowieka, no to są właśnie myśli, które uderzają w wiarę, nadzieję i miłość człowieka. Tak, a już najbardziej to, co uderza w naszą miłość, no. co przeszkadza nam kochać, na przykład takie myśli, tego człowieka nie warto kochać. Oczywiście nie mam tu na myśli sytuacji, kiedy jesteśmy przez kogoś krzywdzeni i przychodzi nam myśl, że może w takim razie muszę się przed tym człowiekiem chronić, odseparować się od niego. To nie to mam na myśli. Nie? Mam na myśli to, że po prostu takie myśli, które mówią, że danego człowieka należy nienawidzić, nie chronić się przed nim, nie? Bo to są dwie różne rzeczy. Chronić się przed kimś, a nienawidzieć kogoś. A nienawidzieć kogoś to znaczy życzyć mu źle. Czasem nawet w skrajnym przypadku oznacza po prostu chcieć go zgładzić jakoś, pozbyć się go w sensie, żeby w ogóle on przestał istnieć. Tak, i tego się wystrzegajmy. Tego typu rzeczy pochodzą od złego ducha albo są naśladowaniem złego ducha, jakimś powtarzaniem jego słów. Czyli de facto w jakiś sposób słuchaniem go. Tak.
Tak, w każdym razie to jest bardzo, bardzo istotna kwestia, żebyśmy nie słuchali złego ducha. Natomiast co jest najważniejsze, żeby przestać słuchać złego ducha? Bo nie da się przestać słuchać złego ducha, po prostu postanawiając, aha, no to już wiem, że takie i takie rzeczy mówi zły duch, no to ja już teraz nie będę go słuchać. Nie, żeby przestać słuchać złego ducha, trzeba zacząć słuchać Jezusa. Zauważmy, nie, że Jezus tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii nie tylko mówi do złego ducha, zamilcz, no, ale też naucza tych ludzi. Ci ludzie doświadczają nauczania Jezusa, jego nauki, i to dostrzegając, że ta jego nauka ma taką niezwykłą moc, płynie z niego jako takiego autorytetu, znaczy pokazuje ten sposób, w jaki Jezus uczy, treść jego nauczania, wzbudza w ludziach takie przekonanie o autorytecie Jezusa. Tak, i to robi Jezus. I teraz właśnie, nie? Żeby przestać słuchać złego ducha, to trzeba zacząć słuchać Jezusa. Im bardziej słuchamy Jezusa, tym mniej będziemy słuchać złego ducha. Nie da się słuchać naraz dwóch ludzi, dwóch osób. Dlatego właśnie zamiast się zajmując złym duchem, tym tak zwanym wypędzaniem go, nie wiem, odstraszaniem go jakimś czy cokolwiek, nie? Skupiajmy się na słuchaniu Jezusa, na byciu z Nim, czyli na Słowie Bożym. I teraz po czym poznać Jezusowe nauczanie? To, że mówi do nas Jezus, można to poznać po tym, że właśnie te słowa wzmacniają moją wiarę, nadzieję i miłość. Tak. Po tym to można poznać. Jeśli mnie zachęcają do wiary, nadziei i miłości. Tak, jeśli budzą pokój, chociaż tu jeśli chodzi o kwestię takiego komfortu emocjonalnego, to może być różnie, bo jeżeli Pan Jezus będzie nam chciał powiedzieć coś o naszych grzechach, będzie nam chciał wskazać jakiś grzech, no to możemy wtedy poczuć dyskomfort. Tak? Ale poza tego typu sytuacją, to zawsze słowa Pana Jezusa nas pocieszają, umacniają, uspokajają, a przede wszystkim wzmacniają naszą wiarę, nadzieję i miłość. Więc zamiast się przejmować, nie, złym duchem, zamiast o nim myśleć, skupiajmy się po prostu na Panu Jezusie, Jego szukajmy w naszym życiu, szukajmy Jego obecności i przede wszystkim Jego słuchajmy. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.